Jestem kosmetologiem. Ostatnio mam dużo, dużo przypadków z bliznami, z rozstępami. Wcześniej korzystałam z laseroterapii, albo karboksyterapii, to jest oszczekiwanie dwutlenkiem węgla. Są to bardzo bolesne zabiegi. W połączeniu z wodą daje tak spektakularne efekty i przede bezboleśnie. Dużo niestety mamy takich przypadków nastolatek, które no, robią sobie krzywdę, wyładowują te swoje emocje, a potem się wstydzą, jak już nie mogą tego ukryć. Więc dużo mam takich dzieciaków i rzeczywiście spektakularne efekty. Już po jednym razie ta blizna robi się jasna, z takiej różowo-bordowej. Więc zazwyczaj tak 5-6 nadmuchiwań i naprawdę całkiem fajna skóra się robi. Jeszcze wracając do tych nici, bo dzisiaj miałyśmy okazję rozmawiać, wiem, że no nie powinno się robić tej lampy na świeżą ranę i tak dalej, ale jak nawet kobiety się decydują na nici rewitalizujące i zrobi się krwiak, bo to jest dosyć długa igła. Może nie jest to jakaś wielka ingerencja, bo nie rozrywamy tkanek. Mówimy o tych niciach śródskórnie, które się wprowadza. One się rozpuszczają na wodę i dwutlenek węgla. Ten proces rozkładania tej nici około roku czasu następuje. I teraz po takim świeżym wprowadzeniu robią się niesamowite krwiaki u niektórych. Więc lampami załatwia wszystko. Kobieta wstaje, patrzy w lustro, nie ma śladu, ja mogę normalnie funkcjonować. I o to chodzi. Owszem, jeżeli ktoś w domu sobie używa tej lampy po takich niciach, to wtedy jest troszeczkę krótszy czas działania tych nici, ale za to mamy, zawsze tłumaczę, że coś kosztem czegoś. Mamy za to jakość skóry, dużo ładniejszą. Także to nic, że te efekty z tej kosmetologii estetycznej są troszeczkę krótsze, ale całość skóry zyskuje niesamowicie. Każdą maseczkę, każdy krem wprowadzam lampą. Już teraz to jest takie must be have. Musi być po prostu. Panie również po jakichś takich oszczekiwaniach, nawet wokół oczu, zawsze zakańczam lampą. Gdybym pominęła już te moje takie stałe klientki, gdybym pominęła ten etap zakończenia tego zabiegu lampą, same proszą się o to, żebym wykonała. Albo można po prostu psikać wodą, ale ja tak sobie urozmaicam, żeby po prostu po tych świeżych nakłuciach, żeby była jakaś warstwa izolacyjna, albo kładę właśnie tą maskę w płacie, albo płatki pod oczy i nawet na tym właśnie terahercuję. Także na skórę głowy spektakularne efekty. Robię przedziałki, psikam wodą terahercową i terahercujemy. To jest niesamowite. Ostatnio bardzo dużo robiłam z kolei na brzuch. Jak wcześniej używałyśmy lipolizy iniekcyjnej, to teraz rewelacyjnie się sprawdza lampa terahercowa. Kładziemy jeszcze, żeby przyspieszyć, na przykład prosty krem na celulit i po prostu mocno w dół robię takie ruchy rękoma, jak gdyby wyciskając dół, pobudzając całe nasze jelita. I to trwa zazwyczaj 15 minut. Głównie kieruję to światło, ten strumień w pępek. No i po prostu patrzę na klientki, a one się pocą, jakby wyszły z basenu. Więc jest takie bardzo fajne zastosowanie również na celulit, na tkankę tłuszczową. Także no, jestem wdzięczna za tą lampę.